Witam Was wszystkich w kolejnym odcinku z TFT i dzisiaj pokażę Wam kilka najlepszych buildów w patchu 10.7, które możecie sobie zagrać, które bardzo dobrze działają w obecnej mecie. Tak więc zaczynajmy. Pierwszy build jest to build oparty na jednej postaci i jest to Jhin. Jhin dostał w ostatnim patchu kilka buffów, dostał buffy na Darkstary, dostał buffy na Snipera. On nie dostał żadnych buffów w sumie jako postać, ale wszystkie te buffy, które dostał poboczne, bardzo go wzmocniły. Pierwszy to jest Darkstar, drugi to jest Sniper. Sniper był wzmocniony z 12 na 15%, a Darkstar był troszkę zmieniony, ale z tego co wiem działa dużo lepiej teraz. Tak więc pierwsza kompozycja, jeżeli chodzi o Jhina, to chcemy sobie zrobić 6 Darkstarów. Darkstarów, dla tych co nie wiedzą, działają w ten sposób, że po prostu gdy każda postać umrze, to wszystkie postacie, które żyją i są Darkstarem, dostają 35 AD oraz 35 Ability Power. Ustawienie mniej więcej takie, żeby jeżeli jest jakiś Blitzcrank, to żeby wciągał Karmę, a nie Jhina. Tutaj Wam pokażę, jakie najlepsze itemki składać na Jhina, biorąc pod uwagę to, że będzie kilka tych kompozycji pod Jhina. Najlepszym itemką będzie Guardian's Angel, żeby jak stanie się jakieś tam nieszczęście, żeby on mógł sobie wstać i się uleczyć. Do tego dajemy Infinity Edge'a pod dużo większy damage, szczególnie, że on tam ma jako spell zwiększony damage. Nie ma spella, tylko po prostu jego basic'i zadają większe obrażenia, tak więc Infinity Edge'em to się bardzo fajnie stakuje. I nie polecałbym Blue Tistera. Jeżeli macie możliwość złożenia Blue Tistera i nic innego już nie możecie złożyć, to oczywiście dajemy Blue Tistera, ale lepszym itemem będzie Hurricane, biorąc pod uwagę to, że dostaje on 35 AD za każdym razem, gdy postać zginie, to jak wszystkie te postacie zginą, a Jhin przeżyje, to dostanie on bardzo dużo AD i wtedy Hurricane może on wyczyścić całą kompozycję przeciwnika z Hurricane'em. Dlaczego tak go składamy, a nie Blue Tistera? Bo często będziemy w tej kompozycji mieli dwóch Celestiali, a 15% leczenia wystarczy na Jhinie, żeby on się uleczył do full HP, gdy będzie rozdawał kryty po kilka tysięcy, tak więc Infinity Edge tutaj fajnie działa. Co chcemy tutaj jeszcze dodać? Dodajemy Lulu, żebyśmy mieli właśnie tego Mystika. Mamy też pojedynczego Celestiala i wtedy dodajemy sobie Ash i wtedy mamy Snajperów, Celestiali, Mystików. To jest kompozycja składająca się z 7, 2, 4, 6... Nie, z 8 postaci, tak. Czyli bardzo dobrze, z 8 postaci. Na 9 poziomie już możecie dodać sobie w sumie kogo tam chcecie, kto wam będzie pasował do tej kompozycji. Ja lubię dodać troszkę frontlane'u tutaj jeszcze. Możemy zagrać Wukonga, który ma jakiegoś tam CCK oraz tego Vanguarda nam jeszcze złoży. Bardzo mi się tutaj podoba Wukong właśnie, żeby tego CCK jakiegoś tam obszarowego miał, ale kogokolwiek tam nie wrzucicie, to będzie fajnie działał. Głównie opiera się o tym, żeby zrobić tych 6 Darkstarów, żeby wasz Jhin mógł czyścić wszystko, co tam zostanie przeciwnikowi. Kolejna kompozycja, jeżeli chodzi o granie Jhina jako carry. Czy to jest Mordekaiser? To jest chyba Mordekaiser. Tak, to jest Mordekaiser. Dobra, kolejna kompozycja to są Vanguardy oraz właśnie snajperzy. Vanguardów mamy tylko 4. Ja preferuję tych 4 wybierać zawsze. I wtedy już mamy 4 Vanguardów, 2 snajperów, czyli wszystko to, co chcecie. Mocny frontlane oraz bardzo fajny damage z backlane'u, wasz frontlane. Jeżeli szybko zdobędziecie tych Vanguardów, szczególnie jak weźmiecie sobie Wukonga lub Jhina w tej karuzeli, co jest za 4 golda, Lilac Nebul, Nebula chyba to się nazywa, to szybko tą kompozycję możecie złożyć. Co do tego jeszcze dodajemy? Dodajemy sobie Karmę. Karmę dodajemy jaką 7 postać, wtedy już mamy Darkstarów oraz ten buff do attack speeda, który przyda się Jhinowi. To jest bardzo fajnie tutaj działa. I wiadomo, dodajemy sobie jeszcze Lulu, wtedy mamy jeszcze Mystika oraz Celestiala na drugim poziomie i ta kompozycja znowu bardzo fajnie działa. Mocny frontline, tych Darkstarów jest teraz mniej, to możecie tam Karmę, jeżeli nie ma żadnego Blitzcranka, możecie ją troszkę dalej wystawiać, żeby ona szybciej padła, jak już użyje swojej umiejętności, żeby Jhin więcej bił. Pozycjonowanie no całkiem standardowe, te postacie jak najszerzej rozstawić, żeby snajperzy dużo bili i żeby byli jak najdalej od swoich przeciwników. I ostatnia kompozycja, którą polecam zagrać sobie z Jhinem, to jest, tych postaci nie będę ściągał, to jest granie protektorów. Protektorowie też bardzo fajnie tutaj działają, bo mają szybkiego Celestiala i wtedy tej Lulu, nie musimy czekać aż ta Lulu nam przyjdzie, bo już mamy trzech Celestiali mamy z Lulu, mamy czterech Celestiali, o ile się nie mylę.
Tak, z ludu mamy czterech Celestiali oraz dwóch Mystików, ale tej ludu tam za bardzo nie potrzebujemy. Możemy ograniczyć tych Celestiali, jeżeli nie chcecie zagrać czterech. Ale to też jest bardzo fajna kompozycja. Macie tu Dark Starów, Snajperów, Mystików, Protektorów, Celestiali. Generalnie kompozycja, która jest bardzo defensywna. Ciężko jest ją zabić, bo te postacie z przodu będą sobie dodawały tarcze. Ona bardzo mocno spajkuje w mid-game, w late-game już jest troszkę ciężej, dlatego musicie tam wybrać te postacie mądrze, czy potrzebujecie więcej Mystików, czy właśnie tych Celestiali czterech na leczenie, czy może chcecie dodać coś zupełnie innego, potrzebujecie jakiegoś CC-ka. Jeżeli chodzi o itemki, to polecam jeszcze wrzucić Spear of Sojourn oraz Morello na jakiejkolwiek postaci, byście tam nie mieli na frontlane. To są te itemki AP. Możecie też rzucić itemki defensywne na Xena. To tam, co wam wyleci. Głównie potrzebujecie tylko itemków na Gina, tak naprawdę. Reszta itemków jest bonusem. Jeżeli te trzy itemki macie, to już bardzo fajnie to będzie działało. Tak, możecie sobie to zagrać. Wtedy Rakan będzie często ultował fajnie, bo mogą mieć na trzecim poziomie. No ale wiadomo, nie zawsze to tak wyjdzie. I to są trzy najlepsze kompozycje, jeżeli chodzi o Gina. Wszystkie bym umieścił w S-tierze. Myślę, że Gin jest teraz jedną z najlepszych postaci. Jeżeli macie szansę go zagrać, to bardzo bym polecał go zagrać. I w sumie to było na tyle. Całkiem proste do zagrania. Pozycjonowanie też jest całkiem proste. Musicie tylko patrzeć, czy jest jakiś Blitzcrank, czy nie, żeby tego Gina nie dać sobie w złym miejscu i żeby Blitzcrank wam go za szybko nie zabił. Kolejna kompozycja, którą chcę wam tutaj polecić, to jest Mech, Pilot oraz Infiltrator. Kompozycja, która jest banalnie prosta do złożenia, jeżeli chodzi o postacie, bo tych postaci za wiele nie potrzebujemy. Tutaj już mamy właśnie sześć postaci mamy i czterech infiltratorów oraz trzech macha pilotów. To jest tylko sześć postaci i wasz build jest w sumie skończony. Co bym polecał jeszcze wrzucić sobie prawdopodobnie Kayle na siódmym poziomie, żeby wasza Kaisa miała Valkyrie do tego, ale to co wam się już tam uzbiera. Polecam w tym buildzie rolować na siódmym poziomie, żeby znaleźć postacie takie jak Annie, Rumble, Shaco oraz Kaisa na trzeci poziom. Wszystkie te postacie wam się przydadzą, żeby wygrać grę. Głównie Shaco i Kai'Sa, bo to będą wasi kluczowe postacie carry. Infinity Edge, Blood Tister oraz Guardian Angel to są itemy, które ja polecam na Shaco. O co chodzi z tym buildem? W tym buildzie, żeby wygrać, musicie znaleźć jakieś postacie na trzeci poziom. Bez tego będzie wam bardzo ciężko wygrać. I dlaczego ten build polecam? Dlaczego on jest teraz dobry, a wcześniej nie był aż tak dobry, albo troszkę niżej był umiejscowiony, jeżeli chodzi o ranking? Przez to, że rebele już nie są aż tak często grane. Rebele dawały gigantyczną tarczę na początku. Te postacie tam miały po kilkaset, nawet po 1000 dodatkowej tarczy, tak więc Shaco nie mógł tak fajnie one-shotować na początku. Teraz, jeżeli go dobrze ustawicie, to może on one-shotować jednego carry. Wtedy sobie doda atak speedu albo zrefreshuje ten atak speed i może zabijać całą kompozycję. Wcześniej nie działało to tak dobrze, bo było zbyt dużo kompozycji właśnie rebeli. Teraz te postacie są bardziej squishy, takie jak właśnie Jhin, Ashe, które nie będą zbyt dobrze bronione i infiltratorzy mogą sobie z nimi fajnie poradzić. Na Kai'Sa jeszcze polecam Morello, Serafa. Nie wiem, nie mogę go znaleźć, tutaj jest Seraf. I w sumie to by było na tyle, jaki tamkolwiek item jeszcze dostaniecie, to jest item dodatkowy. Defensywne itemki polecam rzucać właśnie na tego Garena, na mecha piloty, bo wtedy to fajnie działa. Varmok dostał teraz buffa, tutaj jest napisane 4%, ale w rzeczywistości to jest teraz 5% i chyba 250 AP na tick, tak więc polecam ten build, prosty do złożenia, na siódmym poziomie rolujecie na nadwyżkę z 50 golda, żeby znaleźć Shaco, Kai'Sa, Rumble, Annie na trzeci poziom. Nie powinniście olinować, jeżeli chodzi o golda, chyba że krytycznie spadniecie poniżej 30 HP. Co jeszcze? W świecie, gdzie macie 2 Nico Help, albo w świecie, gdzie macie 125 HP, polecałbym grać ten build. Wtedy po prostu macie większy margines błędu. Możecie sobie więcej porolować, lub możecie znaleźć mniejszą ilość postaci, a i tak wbicie na trzeci poziom, używając Nico's Help. W świecie, gdzie dostajecie postać za 4 golda na początek, nie polecałbym zbytnio grać tego builda, bo Fizz nie jest tutaj kluczową postacią. I nawet jeżeli dorwiecie tego Fizza, to ciężko wam będzie tutaj coś ugrać, bo postacie
Bo przeciwnicy, którzy wzięli Jhina oraz Wukonga, zabiorą wam dużo HP w early game. Tak więc ten build w tych dwóch światach bym polecał, w normalnym świecie też, tylko skautujcie, żeby za dużo osób wam nie wzięło Shaco oraz Kayce, zanim zaczniecie rolować. I to było na tyle, jeżeli chodzi o ten build. Kolejny build, który chciałbym wam przedstawić, to jest hyper rolowanie protektorów. Banalnie prosty build. Co należy zauważyć z tym buildem, to jest to, że musicie dużo skautować, bo jeżeli dwie osoby idą po ten build, to będzie on cholernie ciężki do zagrania. I generalnie nie zajmiecie wysokiego miejsca, ale jeżeli sami idziecie po ten build i zhyperrolujecie protektorów na piątym poziomie, w sumie nie hyperrolujecie, tylko rolujecie nadwyżkę z 50 golda, to fajnie ten build może zadziałać i naprawdę możecie wszystkich przeciwników pokonać bez większych tam problemów. Jeżeli chodzi o dodatkowe czempiony, bo w sumie czterech protektorów to macie tylko z czterech czempionów, to ja bym proponował dodać sobie mystików, żeby mieć jeszcze więcej obrony. Jest to w moim przypadku Sona oraz Karma na początek. Później możecie iść w czterech mystików, jeżeli jest taka potrzeba. Możecie dodać sobie Darkstarów, możecie dodać czterech Celestiali. Co wam tam jest potrzebne, na kogo będziecie grali, to tak powinniście sobie dobierać te postacie. Kluczowe postacie do znalezienia na trzeci poziom to jest Rakan, Xin Zhao, Sona. Neko, jeżeli wam wleci na trzeci poziom, to też bardzo fajnie. Wiadomo, każda postać na trzecim poziomie fajnie, jakby wam wleciała, ale Rakan, Xin Zhao oraz Sona to są takie główne postacie, które powinniście mieć na trzecim poziomie. Na Sonie ląduje Seraph, na Xin Zhao lądują itemki defensywne. Jest to w tym przypadku Bramble Vest, jest to Titan's Resolve, który jest tutaj. Nie mogę go przenieść. No nie trafię. Tak, spróbujmy. Jest to Titans, no i zrzuciłem, no nie wierzę. Titans Resolve, Brambleburst oraz Warmog. To są trzy defensywne itemki, które na Xin Zhao bardzo fajnie działają. Na Rakana już mówiłem, Morello oraz dwa razy Spear of Sojin. Wtedy on będzie bardzo często wam dawał CC-ka. I Sona ściąga wszystkie negatywne debuffy swoją umiejętnością. Z Seraphem często będzie też leczyła. Na Niko też możecie dać Morello, jeżeli wam taki itemek spadł. Bardzo prosta kompozycja do zagrania, tylko wymaga dobrego skautowania, bo wcześniej musicie podjąć decyzję oraz wcześniej musicie wyskautować, czy ktoś może potencjalnie iść w tą kompozycję. Jeżeli tak i zabiera wam czempionów, to nie polecałbym, ale jeżeli macie możliwość sami pójść w ten build, to może on się okazać bardzo mocny. I w sumie to jest kilka z tych takich najlepszych kompozycji. Co jeszcze tutaj mogę polecić? To są rebele, ale to gdy idziecie pod nich sami, w 100% sami musicie iść pod tą kompozycję, żeby ona miała jakieś tam ręce i nogi. Sześciu cybernatików, wiadomo, to jest kolejna kompozycja, która może się opłacać, jeżeli chodzi o late game, jeżeli chodzi o wygranie gry, ale tutaj też musicie bardzo dobrze podejmować decyzję, bo w samym early już musicie podjąć decyzję, czy zatrzymacie Fiore, Leona oraz Luciana. Jeżeli się ich pozbędziecie za szybko, to później ciężko wam będzie te postacie znaleźć. Kto będzie waszym głównym carry, jeżeli chodzi o cybernatików? Jest to Echo, na którego dajecie Seraphę. Albo Spear of Sojin, to już zależy co tam macie, tam postać dostaje się dosyć późno, więc ciężko jest dobrać perfekcyjne itemki na niego. Możecie rzucić Gea, możecie rzucić Morello, wszystkie te itemki będą fajnie na nim działać. Na Lucianie polecam sobie dodać Red Buffa, który tutaj fajnie też działa. Nie mogę znaleźć teraz Red Buff na Lucianie, jeżeli macie tego Blastera tam zawsze możecie dodać. Irelka będzie też waszym głównym carry. Na Irelkę polecam dodać Infinity Edge'a. Możecie też jej rzucić Rabadona, Blood Tistera, jakieś itemki defensywne, itemki ofensywne. Ona naprawdę wszystko fajnie przyjmuje. Warmoga też możecie dać. Zależy co macie pod ręką, zależy co przeciwnicy mają, ale Infinity Edge, Blood Tister będą na pewno fajnie działały. Gia też możecie jej dać. O co chodzi teraz z mana riverami, bo Irelia też jest mana riverem. Oni obniżają Oni obniżają, to powiększają w sumie manę, którą przeciwnik potrzebuje, żeby użyć umiejętności. Tak więc zawsze bym tu wrzucił mana Rivera. Potrzebnych jest tylko dwóch. Ten Kasadin fajnie tutaj działa na tym frontlane'ie. Też bym polecał tutaj fajnie go dodać, żeby tych mana Riverów mieć. Wtedy, jeżeli ktoś naprzeciwko będzie miał wystawionego Jace'a, Wukonga, Cho'Gatha, Gangplanka, to te postacie po prostu nie skastują swoich ultimate'ów, bo będą one zbyt dużo kosztowały, jeżeli chodzi o manę, i wtedy Kasadin oraz Irelia mogą ich szybko wyczyścić. Co tutaj jeszcze możecie dorzucić? Możecie dorzucić Kayle jako ósmą postać, żeby mieć tego Blade Mastera, który jest bardzo ważny pod właśnie Irelia.
Ile tych postaci już tu mamy? 2, 4, 6, 8, tak? 2, 4, 6, 8 postaci mamy. I na 9 poziomie bym dorzucił Miss Fortune, żeby mieć Valkyrie oraz Blastera pod Lucjana. Myślę, że to jest kompletny build, jeżeli chodzi o cybernatików. Bardzo fajnie oni się sprawują, tylko musicie mieć przewagę na początku. Jeżeli winstreakujecie, jeżeli macie Fiore Leone oraz Lucjana i early wygrywacie, macie tego winstreaka, zbudowaliście sobie fajną ekonomię i możecie rushować 8, 9 level, żeby znaleźć Echo, to wtedy bym polecał grać ten build. Jeżeli spadniecie do 50 HP i macie dopiero 4 cybernatików i dopiero 7 poziom, to nie polecam grać tego builda, bo musicie znaleźć tego Echo. Bez niego po prostu nie wygracie, a to też nie jest taki super ultra fajny build, że jak znajdziecie Echo, to nagle zaczniecie wszystko wygrywać. Tak nie jest, wszystkie postacie muszą mieć całkiem dobre itemy, muszą być na całkiem wysokim poziomie, żeby ten build fajny tutaj się zgrywał i dlatego polecam go grać, gdy macie już przewagę. To by było na tyle, jeżeli chodzi o buildy z patcha 10.7. Bardzo polecam zagrać sobie buildy z Jhinem w każdym świecie, jeżeli macie tylko taką okazję. Jeżeli wam się taki filmik podobał i macie pomysły na inne filmiki, to napiszcie w komentarzu, zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba. Ja się z wami żegnam i do usłyszenia.